Cześć misioki, witam was znowu nad swoim bagienkiem. Wodę żeśmy wymienili gdzieś jakąś 1/3. Mógłbym powiedzieć, że z tydzień temu. No, troszeczkę żeśmy wyszorowali boki całego zbiorniczka, żeby się pozbyć glonów, które zaczęły strzelać już w zimie. Będziemy tu musieli trochę popracować z tymi glonami, żeby aż tak bardzo nie szalały, aczkolwiek do końca nie chcę się ich pozbywać, bo jeśli to ma być prawie naturalny stawik, no to trochę tych glonów przecież musi być. No, na dnie też żeśmy zostawili troszeczkę liści, żeby to było bardziej naturalnie, a nie takie akwarium typu basen do kąpieli. Widać dołek tam na środku, to dołek to tam jest około 2 metrów głębokości, tutaj gdzie wydaje się tak płyciutko jest 70 cm. Rzuciliśmy z kolegą korzeń, który teraz pewnie 2 lata będzie namakał, ale przyda się, bo mamy tu takiego okonia około kilograma. To niech ma gdzie się schować, będzie czatował na drobnicę. Woda się zaczyna bardzo ładnie czyścić. Zaczynają młode listki puszczać, więc wiosna idzie dużymi krokami. Uruchomiliśmy skimera. Widać tutaj ładnie, jak strumyczek ciśnie, aczkolwiek to jest sztuczny strumyczek. Jest pompa, przepompowuje z tego miejsca. Tutaj jest zrobiona taka siateczka, która zatrzymuje wszystkie syfy, liście, brudy w tym miejscu i to miejsce czyścimy, a tam głębiej jest pompa. Ta pompa przepompowuje na drugą stronę. W związku z tym jest taki cykl, wypompowuje tą wodę w tą strefę stawiku i kręci tą całą wodą, idzie naokoło i wciąga ją znowu tutaj i z tej strony H znowu w tą strefę z tamtej części. No, filterek pracował, można powiedzieć, całą zimę. Czyściliśmy go teraz, nie było tragedii, jedną część żeśmy wyczyścili filtra, druga beczka została, żeby na przemian to robić, żeby całej flory bakteryjnej nie załatwić. Także wszystko się zaczyna budzić do życia. Rybek myślę, że jest gdzieś około 10, nie więcej na chwilę obecną. Po upadku niestety przerzedziło się, ale dobierzemy nowe świeże rybki, roślinki się budzą. O, to widać, część. Tam jakaś młodzież, zaczyna się już zielenić. Mamy luty, proszę Państwa, luty, nie wiem, 18-19 luty. Także tutaj proszę, o, zaczynają wychodzić kaczeńce, budzą się, także niedługo będą kwiatuszki i będziemy się wszyscy radować, będzie na wesoło. Tutaj zawsze jaszczurka, jak jest ciepło, wyłazi na ten korzeń, już ją tu widziałem parę razy, no nie w tym roku, ale widziałem. Tu też już jakaś roślinka, nie wiem czy to nie jest mięta, i ona też już zaczyna wyłazić z brzegu. Także wiosenka się ładnie budzi. Tutaj jest taka strefa płytka. To jest roślina, która całą zimę była taka zielona. I ładnie sobie tutaj żyje. Muszę tych roślin nasadzić jak najwięcej. To się ładnie ten zbiornik potem czyści dzięki tym roślinom. Liści żeśmy wybrali prawie 80%, widać je niby na dnie, ale jest ich bardzo malutko już ogólnie rzecz biorąc. Spróbuję przejść, tutaj może się nie wrąbię do wody. Tak, wodospadzik tutaj. To jest słabo i ta woda tu spływa. Podejrzewam, że tam na dnie, gdzie jest ta pompa, gdzieś tam coś się poprzytykało. Będę musiał zanurkować i spróbować tam to przeczyścić i ułożyć ją odrobinę nad dnem, żeby ona w samym dnie nie leżała. Także słuchajcie, kroki, że tak powiem, reaktywacji były poczynione. Zbiornik żeśmy wyczyścili, podmiankę żeśmy zrobili i widać, że poszło to z korzyścią. O wiele lepiej wygląda zbiorniczek na chwilę obecną. W kwietniu, myślę, jak będzie taka pogoda, to może nawet w marcu już jakieś rybki dokupię i będziemy zaczynali od nowa historyjkę. Także
wszystko jest fajnie. Glony się tutaj za bardzo nie plenią na razie. Mchy się pokazują, ale mchy to ładnie tutaj na brzegu, na krawędziach gdzieś tam zielone meszki. Tutaj powinny też strzelać kaczeńce, bo miałem ich więcej. Jakieś trawki są takie typowo przybrzeżne. No i powinny się tu lilie pokazywać. O, tutaj już jakaś kiełkuje lilia. Myślę, że widać te kieły, które wychodzą. Tutaj też, o, widać tutaj. No jest wiosna, no, budzi się wszystko. Także z utęsknieniem czekamy. Wszystkich pozdrawiam. No i jak będzie weselej, to znowu coś nakręcimy. Także trzymajcie się, hej.